Cześć, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i choć trochę zmotywował, natomiast na samym końcu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną kwestię. W szczególności osoby młode i te początkujące oczekują szybkich efektów, natomiast planche jest elementem, który jest naprawdę trudny i jak pewnie widzieliście, ja nie zaczynałem od zera. Co więcej, około rok temu byłem już w stanie utrzymywać straddle planche i full planche przez około 2 do 3 sekund. Natomiast w związku z tym, że nie trenowałem tego elementu przez kilka miesięcy, wróciłem z powrotem praktycznie do zera. W związku z tym, jak pewnie wiecie, jest coś takiego jak pamięć mięśniowa i to właśnie ona tutaj zadziałała. Natomiast już od pewnego momentu byłem w stanie przeskoczyć ten poziom i to zdecydowanie, który udało mi się osiągnąć kiedyś. Dlaczego o tym mówię? Przede wszystkim dlatego, że nie chciałbym, żeby osoby oglądające ten film były zdemotywowane swoimi wynikami, dlatego że zajmuje Wam to nieco więcej lub co gorsze, za wszelką cenę próbowały progresować w jak najszybszy sposób, co może doprowadzać do kontuzji. Po prostu miejcie świadomość tego, że nie zaczynałem od zera. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły odnośnie elementów, których mógłbym się nauczyć, dawajcie mi znać w komentarzu, ja chętnie podejmę wyzwanie i spróbuję swoich sił w jakimś innym elemencie. Zobaczymy, jaki będzie progres. To by było na tyle, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.